Ja z początku trochę poopowiadam na temat upięć, na temat punktów odniesienia, które musimy uwzględnić przy upięciu. Pogadamy trochę o trendach, pogadamy o teksturach, które teraz coraz bardziej popularne. Pogadamy na temat tego, co zazwyczaj nam przynoszą klientki, pokazują na telefonach, czego oni w ogóle od nas oczekują i jak te efekty, które oni oczekują, my możemy w swojej pracy jednak wykorzystać i zrobić to. Zaczniemy od tego, że teraz bardzo popularne objętościowe wielkie fryzury, prawda? Takie wielkie, bazowane na jakichś lokach, na takich halażeberkach. Im mniej elementów zawiera fryzura w dzisiejszych czasach, tym lepiej ona wygląda. Może być uwzględniona jakaś tekstura, ja mówię na przykład o tych lokach, ale niech to będzie jeden kok skoncentrowany na górze. Fryzury, które w dzisiejszych czasach są bardzo, bardzo aktualne, one objętościowo wielkie. Także my nie możemy odzyskać podobnego efektu na bardzo gładkich włosach. My musimy te włosy jednak w jakiś sposób przygotować. Czasami fryzura, na którą zostawiam 2 godziny, 1,5 godziny tylko gotuję włosy i tylko 0,5 godziny upinam. Czyli przygotowanie włosów przed upięciem jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. No, lepiej jednak umyć włosy. Tak jak wcześniej już powiedziałam, klientka, która przychodzi z włosami umytymi wcześniej, może po pierwsze niepoprawnie ich umyć. Czyli pierwsze co robimy, myjemy, suszymy z dużą ilością pianki. Tak jak powiedziałam, normalnie można dać 2 garści. Dlaczego pianka? Ponieważ włosy po suszeniu z pianką mają fajną taką matową teksturę. Matowość teraz dla osiągnięcia tych luźnych fryzur jest niezbędna. Po wysuszeniu z pianką możemy trochę podkarbować te włosy. Można u nasady, można na jakby po całej powierzchni włosów drobną karbowniczką. Oczywiście bardzo fajnie dla włosów, dla odzyskania fajnego efektu, my musimy te włosy nakręcić na lokówkę, ale dopóki my zaczniemy kręcić od dołu, dopóki dojdziemy do góry, ten dół już będzie rozprostowany. Także fajnym rozwiązaniem są wałki na rzepach. Dlaczego na rzepach? Termoloki, lokówki, oni robią włosy raczej na płasko. Prostownica, lokówka zabiera tą objętość, którą my potrzebujemy. Kiedy my kręcimy włosy na lokówkę i dopóki ten włos jeszcze jest ciepły, kręcimy go na wałek, my możemy po ściągnięciu tych wałków odzyskać naprawdę bardzo fajną objętość, to już włosy będą, ogólnie klientka będzie nasza wyglądała, jakby ona już miała czesanie zrobione. Lokówkę potem na rzepy. Rzepy kiedy ściągamy, oni też włosy rozczesują i od razu my mamy bardzo fajną taką teksturę włosów z powietrzem jakby w środku. Oni już takie lekkie. Jak skoncentrować w ogóle fryzurę? Tak jak powiedziałam wcześniej, najlepiej wyglądają fryzury, które nie zawierają zbyt dużo elementów. Jeśli my już wybraliśmy loki dla czesania, robimy fryzury tylko z loków. Jeśli wybraliśmy jakiś element, na przykład kłos, to my robimy, staramy się całą fryzurę zrobić z tych kłosów. Są punkty odniesienia, my musimy skoncentrować w jakimś miejscu objętość tej naszej fryzury. Najlepiej, jeśli chodzi o upięcie wysokie, pod kątem ala 45 stopni na czubku koncentrować fryzurę. Jeśli my mówimy o upięciu na dole, fryzura będzie ładnie wyglądała na poziomie górki potylicznej. Na temat przydziałków na ukos. Najlepsze miejsce dla nich, ja teraz mówię o takich punktach odniesienia, najlepsze miejsce dla nich środek brwi. Tak? Lub jeśli my mamy przydziałek po środku, no oczywiście po środku ładnie będą wyglądały włosy. Jeśli my robimy asymetryczny przydziałek, lepiej koncentrować go na środku brwi. Dobrze, czyli dopóki grzejemy, ten włos, on nabiera elastyczności. Jak tylko zakręcimy go na wałek, on zatrzyma tą teksturę bardziej zakręconą. Tak? Jest coś takiego jak linia równowagi. Najwyższy punkt głowy. Tam, w tym miejscu, gdzie my możemy położyć grzebień i ten grzebień zacznie padać do tyłu, w tym miejscu znajduje się najwyższy punkt głowy. Ten punkt głowy, ten najwyższy punkt dzieli nam głowę jakby od ucha do ucha na 2 części. Przednią i tylną. Z tyłu my zawsze budujemy kształt fryzury. A z przodu my
raczej ozdabiamy tą naszą fryzurę. Czyli wizualnie staramy się podzielić głowę na dwie części, tutaj stworzyć kształt, tutaj ozdobę. Zazwyczaj te części pomiędzy sobą nie zawsze nawet połączone. I tutaj ta część, kształt, może być bardzo często ta sama, a ozdoba cały czas inna i to będą absolutnie różne fryzury zawsze. Bardzo istotnym jest zawsze uwzględniać w upięciach punkt najwyższej i najniższej objętości. Ładnie, kiedy to jest coś takiego. Ładnie, kiedy jest coś takiego. Czyli punkt najniższej objętości i najwyższej objętości. To jakby takie ala trójki lub ala fały. Fale. Zawsze nam dają ładną proporcję. I jest jeden myk. W punkcie najniższej objętości my możemy zamontować welon lub ozdobę w tym miejscu, lub w tym miejscu. Okej, już jest. Ten sposób można zawsze stosować nawet tylko jako, jeśli klientka na przykład po czesaniu, uwałki wracają tak naprawdę, po czesaniu, po strzyżeniu na przykład, można zamiast prostownicy nakręcić ją na lokówki, na wałki, 5 minut ściągasz, ona już jest gwiazdą. Dobrze, dzielimy głowę przez najwyższy punkt głowy, przydziałkiem od ucha do ucha. Ok? Od ucha do ucha zrobiłam przydziałek. Teraz no można powiedzieć, że to jest jakby taka ale linia kapelusza. Czubek. Muszę wybrać czubek. Zazwyczaj 80% czeseń zbazowane na tym samym podziale. Na tych samych separacjach. Na poziomie górki potylicznej teraz będę robiła kucyk. Bardzo jest istotnym ten kucyk zrobić takim sposobem, żeby on był jak najbardziej mocny. To jest taki ala fundament naszego strzyżenia, naszego opięcia. Ok, teraz ja wybieram najbardziej krótkie włosy z tego kucyka. I tymi krótkimi włosami owijam gumkę, tak żeby jej nie było widać. Ogólnie to wszystko będzie schowane. Biorę małą suweczkę i proszę wstać. Proszę wstać do mnie bliżej. Bo ja muszę to pokazać bliżej. Trzymam ten kucyk malusieńki. Łapię trochę włosów z tego owinięcia. I teraz pomiędzy nogami tej małej sówki sadzam dół. I to już nie odpadnie. Mogę teraz przyknąć jeszcze trochę lakierem, psiknąć, żeby to już naprawdę było bardzo stabilne. Ok? Teraz sówkami naokoło tego kucyka robię dalej. Taką oś fryzury. Miejsce, gdzie ja potem mogę spokojnie sadzać bez straty objętości. Może być 3, może być 4. Tam. Staramy się tylko nie wychodzić wyżej niż ten kucyk jest. Teraz dzielę włosy na kucyku na dwie części. Teraz tapiruję. Mogą być to małe partie. Takie bardzo lekkie, takie jak bizę, jak chmurka taka. Siateczka, którą ja teraz ubieram na ten mój tapier, do kucyku podpinam. Ja mam gwarancję, że ta fryzura będzie trzymała się spokojnie do czepin i każdy może ją targać i tak dalej. Można zrobić faktycznie już z tego wszystko, to jest bardzo plastyczne. Ja biorę trochę włosów i ja ją podpinam pod tą wsówkę, którą ubrałam wcześniej. Zrobiłam taką oś, tak? Teraz prosimy naszą panią nachylić głowę do przodu trochę. Rozczesuję drugą część kucyka. Trochę mogę podtapirować u samej nasady, minimalnie, tak żeby to pasmo włosów po prostu rozszerzyć. I rozkładam go naokoło kucyka, kulki tej naszej. Część włosów podpinam z jednej strony. Staram się znaleźć tą wcześniejszą wsówkę, którą tutaj wsadziłam wcześniej. I z drugiej strony.
przez to, że włosy były wcześniej przygotowane i zawinięte na lokówkę, te końcóweczki będą sami układały się tam pośpiech. Mogę trochę teraz prysnąć lakierem, bardziej takim elastyczniejszym, niekoniecznie potrzebujemy teraz tam mocno tu zalewać lakierem. Fiksacją teraz jest dla mnie te wsówki i szpilki. Okej, jeśli my mówimy tylko o podstawie do upięcia, ja mogę zrobić coś takiego. Czyli ja po prostu ułożyłam te włosy delikatnie. Z tego może być już tam jakaś tam, nie wiem, ozdoba powstanie teraz. Niekoniecznie taką dużą masę włosów ja muszę fiksować jedną wsówką. Nie da się taką mocną masę włosów. Ja mogę zastosować kilka wsówek. Wsówka, ona potrafi głęboko wejść tam do środka. Ja wsówką teraz spokojnie wbijam te włosy, fiksuję w gumkę. Ten kucyk, który tam schowany w środku. Niestety wsówka mi takiego efektu. Jest taki sposób, tak, fiksacji. Kilka. Normalnie taki tworzę, ale grzebień z tych wsówek. Okej, trochę te włosy podtapirowałam. Rozczesuję tak, żeby tapir został w środku, ale włosy z góry były takie raczej gładkie. Можно застосовать этот тизер, тангли тизер, так там там таком щетка, щетка для других волосов. Барзо файне выгладзав ваши волосы. Моя ринка, мабуть, в том месте, где я потом бенди фиксувала этот целый элемент гумком. И поволі-поволі зачинам формувати те жеберка, те grzebienie takie. Ja ich formuję tylko z górnej warstwy. Ja nie mogę teraz zafiksować, ponieważ wtedy ja nie będę mogła wyciągać te włosy. Także ja przetrzymuję w rękach i powoli wyciągam. Strukturę już mam sformowaną, a te włosy, które teraz naszły jakby z góry, z tego można już zrobić ozdobę. Czyli my zrobiłyśmy pierwszą część, drugą część. Od razu całym elementem. Nie potrzebujemy dzielić to na 55 różnych pasmów i coś tam z tego kombinować. Wystarczająco. Dwa, trzy. Ogólnie można podzielić całą fryzurę na raz, dwa, trzy z jednej skroni, cztery z drugiej skroni. Strefa korony i grzywka, 6 części. I możemy od razu wziąć te włosy ze skroni na poziomie brwi, środka brwi. Z tego też możemy sformować żeberka. Tak. Już powoli powstaje fryzura, która nie ma zbyt dużo elementów, ale ona jest jakby ozdobiona tą teksturą, czyli ona coś jednak ma. I od razu tą skronią, włosami ze skroni. Ja przykrywam gumkę z tyłu. Można oczywiście ich zrobić bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, to może być bardzo taki drobny. Ładnie, kiedy nie wiszą te końcówki. Ładnie, kiedy te końcówki schowane, żeby fryzura miała bardziej jednolity taki kształt. Im mniej tych końcówek wisi, tym elegancko wygląda ta fryzura. Okej, z drugiej strony skronia tak samo będzie u nas na poziomie środka brwi, tylko po drugiej stronie. Przez to, że nie widać tych końcówek, przez to, że końcówki cały czas chowają się tam pod spód, jest jakby wizja tego, że to w ogóle nie wiadomo skąd się zaczyna i gdzie to się kończy.